Rozmawiamy z Dariuszem Sękiem przed jego występem na gali w Olsztynie. Darek, jak przebiegają przygotowania do tej gali? No, przygotowania przebiegają dobrze. Już dosyć dużo sparujemy. Teraz mam dużo sparing partnerów. Piotra Wilczyńskiego, Romana Szkorupę, Norberta Dąbrowskiego. Wszyscy jesteśmy w takich samych wagach praktycznie, także sparingi są dobre, w dobrym tempie. No i myślę, że kondycja i przygotowanie będzie dobre. Zauważyłem, że troszeczkę tak wizualnie się zmieniłeś, to znaczy jakbyś troszeczkę nabrał masy mięśniowej, to prawda? Pracowałeś nad siłą? No tak, troszeczkę. Teraz nie było znowu czasu tak dużo pracować nad tą siłą, ale na pewno się wzmocniłem fizycznie, przytyłem troszeczkę. Puściłem tą wagę, to jest najważniejsze, bo w ostatniej walce troszeczkę ta waga mi doskwierała. Czułem się zmęczony, po trzeciej rundy już byłem wypompowany, nie było pomysłu na tą walkę, a teraz już właśnie wzmocniłem się, parę kilogramów poszło do góry. Czuję się dobrze, te sparingi też, nie brakuje mi mocy, są w dobrym tempie, no i wiadomo, jak się wagę zwiększa, to ma się więcej siły, także myślę, że na tej walce będzie to widać, że będzie lepiej. No właśnie, bo podczas walki z Bułgarem, ostatniej twojej walki, chyba nie byłeś do końca zadowolony z przebiegu tej walki, prawda? No walkę wygrałem, ale jako tako nie byłem zadowolony, praktycznie w ogóle, no bo znam swoje możliwości i wiedziałem, że nie dałem z siebie wszystkiego. No bo jednak ta waga bo za bardzo mi właśnie doskwierała, zmęczyłem się i jeśli ktoś robi wagę, to wie, o co chodzi, że no nie było pomysłu na walkę, czułem się przed walką dobrze, ale jak wyszło, to już od drugiej rundy praktycznie sił nie miałem, no a teraz, tak jak mówię, no zwiększyłem tą wagę, na pewno już nie będzie mi brakowało mocy, no i będzie dobrze. Wiesz, z kim będziesz już walczył w Olsztynie? Znaczy, dokładnie jeszcze na 100% nigdy nie wiadomo, ale trener się przymierza do takiego Niemca, co ważył około 78-79 kilo. No jak każdy Niemiec, bo boksuje za podwójną gardą, widziałem jego właśnie taśmy z jego walki. No i myślę, że będzie dobry pojedynek, bo on nawet niezły zawodnik, legitymuje się tam chyba 20-kilkoma walkami, także będzie dobrze. Będziesz walczył na dystansie 6 rund, zgadza się? A kiedy przejdziesz na 8 rund? Są już takie plany, żebyś zaczął ewentualnie w następną walkę już w 8 rundach? Z tego, co rozmawialiśmy z trenerem, to będzie raczej już ostatnia 6 i od następnej walki przechodzimy właśnie do więcej rund, no i zobaczymy. No ja jestem, już mógłbym w zasadzie boksować 8 rund, bo czuję się na siłach. Jedną ósemkę miałem kiedyś w Niemczech właśnie, ale skończyła się w 6 rundzie, także pełnego dystansu 8-rundowego nie przeboksowałem, ale myślę, że bez żadnego problemu dodałbym do swojego repertuaru jeszcze 2 rundy. Jakieś plany na następną walkę już są kreowane? Na razie no, coś tam o następnej gali już było mówione, ale ja koncentruję się tylko i wyłącznie na tej gali, na tej walce i dopiero o następnych walkach będę myślał po tej. Dzięki za wywiad. Dziękuję.